Pan Bóg sam podpowiada ważne rzeczy. Mieliśmy w sobie pytanie o jakiś owoc jubileuszu i ten owoc właściwie zrodził się sam, znaczy jeszcze dopiero się rodzi. Zrodzi się dzięki nam wszystkim, jak tu jesteśmy. W związku z wojną w Ukrainie i w związku z tym, ile osób z tego państwa przebywa u nas i pewnie jakiś czas dłuższy jeszcze będą przebywać. Chcemy postawić w Łodzi osiedle takich domów, w których można spokojnie mieszkać przez cały rok. Prowadzimy na ten temat już rozmowy dość zaawansowane z miastem, żebyśmy mieli wydzierżawiony pod to teren. Postawimy, jeśli się da, 10, jeśli się da, to 15 domów. To zależy od tego, jaka będzie hojność nas tu wszystkich obecnych. Chcę powiedzieć, że ja osobiście jutro przeleję na konto Caritasu, które utworzymy, subkonto na tę potrzebę. Ja przeleję jutro pieniądze na 2 takie domy. Diecezja też jutro przeleje pieniądze na 3 taki dom. Reszta zależy od nas, to znaczy, czy tych domów jeszcze kupimy dodatkowo 7, czy więcej. Bardzo was do tego zapraszam. Pomyślałem, że biskup Wincenty Tymieniecki cieszy się w niebie i że próbujemy choć przez chwilę pochodzić po jego śladach. Dobrze wiecie, że stawiał domy dla ubogich w Łodzi, więc my możemy na swoją miarę też takie domy postawić. Daj Boże, żeby Ukraińcy nie musieli z nich długo korzystać i żeby mogli wrócić do domu, ale dobrze wiecie, że tam są niektóre miasta w całości zburzone. W całości. To nie będą proste ani szybkie powroty. Kiedy wrócą do domu, to te domy będą służyć jako mieszkania chronione dla tych, którzy chcą w Łodzi wychodzić z kryzysu bezdomności. Więc się nie zmarnują. Potrzeba, żebyśmy zebrali jakieś 700-800 tysięcy złotych. Wiem, jak to zabrzmiało, ale przy pierwszym lockdownie zebraliśmy 2 miliony na respiratory. Więc nie sądzę, żebyśmy nie dali rady. Bardzo was zapraszam do tego wspólnego dzieła. Niech ono będzie takim zwieńczeniem jubileuszu stulecia naszej diecezji.